Życie wróciło w Bieszczady. Chówce ZMS-u dotrzymali słowa. Tor ułożony. Pierwszy odcinek trasy gotów do eksploatacji. Pociąg w jedną stronę wiezie cenne drewno, w drugą nadzieję, tchnienie życia i perspektywy rozwoju. Życie wróciło w Bieszczady. Przynieśli je na swych kilofach w ciężkim trudzie ochotnicy z chówców pracy. To była naprawdę dobra robota.